Witam Państwa bardzo serdecznie. Opowiem Państwu o zestawie monitoringu, zestawie do podglądu przystosowanym na wózek widłowy. W przypadku wózków widłowych tam jest taki problem, że operator nie widzi wszystkiego. Nie widzi tego, jak ma załadować sobie paletę na widły, czy to jest wózek widłowy, czy to jest sztaplarka, czyli mniejsze urządzenie. Czyli nie widzi dokładnie, widzi gdzieś tam z góry i musi go zabrać, albo jeszcze gorzej, musi go zabrać z wysoka, bo to jest kilka, czasami nawet kilkanaście metrów. I niestety przez to czasami dochodzi do tego, że tymi widłami to zostanie uderzone, to zostanie przykłute i dochodzi do uszkodzeń czasami bardzo kosztownego sprzętu, który jest zapakowany na tych paletach. Kiedy zastosujemy taki zestaw, którym to jest przede wszystkim zestawem bezprzewodowym, mamy anteny, to nam się komunikuje. Co więcej, to co montujemy na widły, czyli to jest kamera w takiej formie, bardzo solidnie wykonana, z magnesem. Dodatkowo to, co to tutaj widać, to czarne pudełko, to jest powerbank. Posłuży nam to do tego, żeby zamontować sobie kamerę z powerbankiem na wewnętrznej części wideł. I wtedy, jak podjeżdża operator wózka pod taką paletę, to dokładnie widzi, czy trafia w odpowiednie miejsce przewidziane na te widły właśnie. To są trzy elementy składowe zestawu: kamera, powerbank i monitor. Monitor montujemy sobie w takim miejscu, żeby operator miał dobrą widoczność na niego, żeby też mu nie przeszkadzało w obserwacji pola pracy. A całość ma zadanie takie, żeby przyspieszyć tą pracę, żeby była ona bardziej komfortowa, bardziej wygodna i też żeby ograniczać sobie straty.